klub Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie rzeczniku. Ja mam od zawsze ogromny szacunek dla Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Od początku, kiedy został powołany. Zresztą też włączyłam się w pewnym momencie, kiedy już była kompletnie patowa sytuacja. Nie mieliśmy powołanego Rzecznika Praw Obywatelskich w dialog, bo dla mnie dialog jest najważniejszy. Wtedy rozmawiałam z panią marszałek Elżbietą Witek. Dzisiaj niestety prawa strona pusta. Bardzo żałuję. Tych 600 stron to są bardzo ważne strony. Apeluję do wszystkich, żeby to przeczytali. I moja wielka prośba do też nieobecnych, ale też poniekąd do pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, którą szanuję, wielka prośba, żebyśmy naprawdę poważnie potraktowali inicjowanie różnych pomysłów, jeśli chodzi o procedury ustawodawcze. Przede wszystkim to są zawsze, albo w ogromnej większości, projekty, które się rodzą w administracji pani rządowej. Poseł. Nie jest to inicjatywa kilku posłów. I bardzo proszę, żeby pani nie poseł, oszukiwać obywateli proszę. I żeby wrócić do takiej procedury naprawdę bardzo, bardzo szeroko. Pani Dziękuję poseł. Bardzo.